Witam bardzo serdecznie na kolejnym z cyklu spotkań Biblioteki Publicznej na Koszykowej. Dziś naszym gościem jest pan profesor Stanisław Bereś, poeta, krytyk i historyk literatury, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Kultury Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie biografia i twórczość Stanisława Lema, którego setną rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. Ustanowienie uchwałą Sejmu roku 2021 rokiem Stanisława Lema obfitowało w liczne imprezy, przedsięwzięcia, które miały na celu upamiętnić, przypomnieć jego twórczość. Także Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy na Koszykowej miała swój mały wkład w to dzieło upamiętnienia pisarza. Na terenie biblioteki zorganizowaliśmy bowiem wystawę, na której chcieliśmy przybliżyć zarówno twórczość, jak i sylwetkę autora Cyberiady. Wystawę zatytułowaliśmy Żyjemy w świecie Lema. Pan profesor jest autorem, współautorem pracy zatytułowanej Taką rzeczę Lem, której drugie obszerne, całościowe wydanie nakładem wydawnictwa literackiego ukazało się w roku 2002. Książka stanowi zapis wieloletnich rozmów, jakie pan profesor prowadził ze Stanisławem Lemem. Nawiązując niejako do tytułu wystawy Żyjemy w świecie Lema, chciałbym naszą rozmowę zacząć od cytatu ze wzmiankowanej pracy, w której Stanisław Lem opisywał w taki dosyć barwny i myślę, że bardzo celny sposób dzisiejsze czasy. Pozwolę sobie zacytować. Żyjemy w tempie nieprawdopodobnego przyspieszenia. Jesteśmy w sytuacji człowieka, który wyskoczył z dachu 50-piętrowego wieżowca i w tej chwili znajduje się na wysokości 30 piętra. Ktoś się wychyla i pyta, jak tam? A spadający mówi, na razie wszystko w porządku. Nie zdajemy sobie sprawy, jak ogromna prędkość nami zawładnęła. Mając coraz silniejsze technologie, coraz słabiej kontrolujemy kierunek, w jakim one zmierzają. Pozwolę sobie jeszcze na jeden krótki fragment, który jeszcze bardziej wydaje się odnosić do współczesnego czasu pandemii, tych naszych kontaktów. Mianowicie na zadane przez pana profesora pytanie, coraz częściej słyszymy, że dla ludzkości zabójczy może okazać się wirus grypy. Pisarz odpowiedział, nie ma zastrzyku przeciwko grypie na całe życie, bo co roku powstają nowe mutacje, a są one coraz paskudniejsze. Tak generalnie przystosowane do przetrwania, że niech się człowiek schowa. Wirusy są pochodnymi bakterii, które mają za sobą co najmniej 4,5 miliarda lat życia na Ziemi. Nawet jeżeli damy radę jakiejś epidemii, to pojawi się coś zupełnie nowego. I może na koniec jeszcze jedno zdanie, które chyba najpełniej symbolizuje czasy, w których nam przyszło żyć, czasy epidemii i też ten nasz dzisiejszy kontakt. Pan profesor pyta, więc uważa pan, że jeżeli będziemy kontaktowali się ze sobą ekran w ekran, to nie będzie to samo, co twarzą w twarz. I tu pan Stanisław Lem odpowiedział, tak na pewno, prędzej czy później wywoła to poważne uszkodzenia osobowości. No i tym może mało optymistycznym zdaniem chciałbym przejść do pierwszego zagadnienia, już odnośnie samej
twórczości Stanisława Lema, w jaki sposób odnosił się on właśnie w swoich pracach do tej kreślonej wizji przyszłości. Jak wiadomo, szereg jego prac miał taki bardzo wizjonerski charakter. Z drugiej strony był on sceptykiem co do takiej tezy mówiącej, iż literatura fantastyczno-naukowa potrafi przewidywać przyszłość, ale jednak te elementy były bardzo wyraźnie widoczne w jego pracach. Jak by pan to skomentował? Zacząłbym od tego, że krótko muszę skorygować, bo pan powiedział na początku, że te rozmowy powstały w wyniku wieloletnich spotkań. No nie, to było krótkie spotkania, które miały miejsce między końcem 81 roku, tuż przed stanem wojennym, a pierwszymi miesiącami 82, więc myśmy spotykali się co jakiś czas, powiedzmy raz w miesiącu, ale tylko przez jakieś pół roku. Gdyby przez wiele lat rozmawiać z Lemem, no to byłaby cała z tego biblioteka zapewne i przypuszczalnie on miałby jeszcze ciągle coś do powiedzenia, więc w tym sensie był to człowiek właściwie niewyczerpany. Natomiast to, o co pan pyta, to jest pewnie ogromna przestrzeń do zagospodarowania. Ja bym powiedział najkrócej tak. Stanisław Lem myślał tak, jak myśli badacz, jak myśli uczony. Był, jak wiemy, pisarzem, uprawiał różne gatunki, eseistykę, też dramat, prawda, krótkie prozy, potrafił pisać wiersze, w młodości nawet to mu się sprawiało przyjemność, potrafił pisać eseje filozoficzne, naukoznawcze, był w stanie tworzyć całe traktaty o charakterze naukowym albo paranaukowym. A więc to nie był człowiek, który myśli wyłącznie jak pisarz. Myślał jak pisarz, kiedy opowiadał historię, prawda? I wtedy jakby przełączał swoją głowę na nieco inny tryb, taki narratywny. Natomiast myśląc o świecie nauki i o świecie otaczającym nas i jego perspektywach, on rozumował tak jak badacz, tylko że nie posiadał warsztatu eksperymentatorskiego, nie miał jak weryfikować, nie posiadał instytutów badawczych, opierał się na tym, co wyczytał. Tak? Czytał w sposób zupełnie niewiarygodny, jeśli chodzi o intensywność poznawania wiedzy z obrębu kilkunastu dyscyplin naukowych, to nieraz bardzo od siebie odległych, uzyskał taki poziom kompetencji, którego właściwie z niczym w Polsce nie można porównać. Podobnego przypadku szerokiego, tak gigantycznego rozpoznania sytuacji na wszystkich frontach naukowych my nie znamy, zresztą za granicą również. I pan doktor oczywiście pamięta, wielu czytelników też pamięta tą słynną historię, kiedy Lema posądzono, że jest nie jednym człowiekiem, tylko jest całą agencją, która pracuje na usługi aparatu komunistycznej władzy po to, żeby zdezorganizować świat zachodu, prawda? No to wynikało oczywiście z pewnej manii prześladowczej delatora, ale sam sposób myślenia, on po prostu doszedł do wniosku, że ktoś, kto pisze takie teksty i takie utwory, to nie może być jeden człowiek, bo jeden człowiek nie jest w stanie skapitalizować tak ogromnej wiedzy. W tym domniemaniu jest już pewnego typu wartościowanie, prawda? My wiemy, że Lem był ostatecznie samoukiem. Magisterium ani dyplomu nie posiadał, bo był nieukończonym z wykształcenia lekarzem, który nie zdał ostatniej partii egzaminów, zresztą celowo. To, co się dokonało w jego życiu po wojnie, ilość rzeczy, które on czytał, studiował, śledził, badał, ale poprzez lekturę właśnie, przecież nie w laboratoriach, to było coś zupełnie niewiarygodnego. A zatem zamykając tę myśl, ekstrapolacje, których on dokonywał je na podstawie trochę eksperymentów myślowych, prawda? Że dane i wiedza, którą zgromadził, wskazywało na to, że to się musi potoczyć tak, albo się musi potoczyć inaczej. Nawet pamiętam
bo to wzbudziło moją młodzieńczą fascynację, kiedy czytałem jako chłopiec obok Magellana, tam jest taka scena, kiedy bohater idzie do swojej kajuty w rakiecie, która leci w przestrzenie galaktyki, już na Ziemię raczej nie wróci, tam będzie powstawała nowa jakby społeczność. On wchodzi do swojej kajuty i wkłada do czytnika taki mały, mały okruszek, który się nazywa trionem. Na tym trionie to jest kryształ kryształku. Na tym kryształku mamy no, całą jakby bibliotekę. On tam ma ileś encyklopedii, które studiuje. Ten trion pozwala tak samo wyświetlać różne projekcje, obrazy. Czyli to jest jakby przeczucie z jednej strony pendrive'a, a z drugiej strony iPhone'a. Nie, tak nawet mam tu po siebie, sięgam właśnie o, no, to jest mój pendrive, prawda? Taki maleńki. On ma 64 megabajtów i no to muszę powiedzieć, jakby ktoś chciał upakować tej książki, no to według mojego kolegi informatyka, to tu można wsadzić, no tak mniej więcej, on mówi, że on by tu upakował 45 tysięcy książek, przynajmniej powiedziałem, megabajtów, gigabajtów oczywiście, prawda? A to jest mały przedmiot. Pamiętam, że jak czytałem tę książkę, a to przecież były strasznie odległe lata, byłem chłopcem, no a myślę, no jakby coś takiego mogło istnieć, to byłoby ekstra, ale nigdy nie zaistnieje. Jak się okazuje, zaistniało, to nie wynikało z jakiejś czystej fantazji, że tak fajnie byłoby, żeby było. Kolem nawet wiedział, jaki rodzaj kryształu może posłużyć do takiego zapisu informacji. Ja w tej chwili nie pamiętam konkretnie, bo dawno tę książkę miałem w ręku, ale pamiętam, że ktoś z fizyków mi powiedział, że to jest dokładnie ten typ kryształu, bo nauka miała do wyboru, którą drogą pójdzie i w które kryształy zainwestuje. On potrafił określić, zanim to zrobiono, na których kryształach będziemy eksperymentowali i które rokują przyszłość. A wcale nie było to rozstrzygnięte. W momencie, kiedy to pisał, w ogóle nikt jeszcze o tym specjalnie nie myślał. No to taki bardzo prosty przykład, no, że nie mam do czynienia tutaj z jakimiś fantazjami, intuicjami zupełnie rzucanymi w powietrze, tylko pewnej żelaznej logiki myślenia, że tak się to musi rozwijać. To teraz mi przychodzi do głowy drugi, bardziej bieżący przykład tego myślenia lemowego, kiedy Rosja najechała na Krym, dokonywała tego słynnego ataku hybrydowego. Nazwy wówczas jeszcze wtedy nie używaliśmy takiej, ona dopiero się wtedy rodziła. No to pamiętam, jak strasznie mnie drażniło słuchanie wypowiedzi polityków, dowódców, generałów, ekspertów, którzy nie bardzo wiedzieli, co to właściwie się dokonuje, że do fury mi doprowadzało określenie zielone ludziki, prawda, które miało jakby zdejmować grozę tej sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze zwykłą agresją, tak. Eksperci całego świata nie bardzo wiedzieli, co się dzieje. Natomiast ja po lekturze Biblioteki XXI wieku Stanisława Lema doskonale wiedziałem, co się dzieje. Tam jest cały opis możliwych scenariuszy wojen hybrydowych i jak one się będą rozgrywały, więc to był, powiedziałbym, bardzo łagodny wariant tego, co Lem przewidywał jako możliwość prowadzenia działań militarnych w przeszłości. On przecież przewidywał znacznie czarniejsze scenariusze, prawda, w rodzaju, że zaatakowany kraj w ogóle nie będzie wiedział, że został zaatakowany, bo jego populacja będzie wymierała w ciężkich chorobach z niewiadomego powodu znacznie, znacznie później, więc nie będzie można ustalić korelacji pomiędzy atakiem, a pomiędzy skutkami, czyli właściwie wyniszczeniem całej populacji przeciwnika. No, przecież Lem nie był jakimś strategiem, który pracował w sztabie i wiedział, nad czym się pracuje, a był bardzo trafnie w stanie przewidzieć kierunki rozwoju myśli militarnej.
Nawet miałem taką sytuację w swoim życiu. We Wrocławiu działał przez długie lata salon profesora Dudka, gdzie się spotykali, no, można powiedzieć, mózgowcy naszego miasta. No, byli to głównie uczeni naturalnie, ale też dziennikarze, ludzie świata kultury, artyści. I tam około 100 osób, bo tyle się mieściło w tym mieszkaniu profesora, się dyskutowało raz w tygodniu o sprawach nieba i ziemi. Nie pamiętam, że raz był zaproszony generał ze sztabu polskiego, i który opowiadał właśnie o polskiej myśli militarnej i tak dalej. A ponieważ w dyskusji w ogóle zabrakło tematu wojen kryptomilitarnych czy działań kryptomilitarnych, no to w tej dyskusji ja go zapytałem, powołując się, no, nie mówiąc nazwiska, które mnie zainspirowało, opisując mu właśnie takich parę modeli prognozowanych przez Lema. No, generał był bardzo poruszony, ewidentnie mnie zbył i skierował na inne tory, a kiedy doszło do przerwy, wyciągnął mnie na klatkę schodową, złapał za guzik, zaczął kręcić i mówi: co pan właściwie opowiada? Przecież to, co pan mówi, to są tajemnice państwowe. Nad tym podobno, mówi, pracują w Stanach Zjednoczonych i w Związku Radzieckim, ale u nas nawet nikt głośno się tego nie podejmie mówić. Co pan zwariował? Gdzie pan ma jaki dostęp do informacji? Ja mówię: proszę pana, to w książkach pan może przeczytać pisarza polskiego Stanisława Lema. No, jego zdumienie było ogromne. No, to jest oczywiście anegdota, ale prawdziwa, bo to się faktycznie zdarzyło. No to pokazuje w dużym stopniu, że Lem swoim umysłem był w stanie naprawdę kreślić bardzo odległe scenariusze. No tutaj akurat na polu działań militarnych, ale też na polu badań naukowych. I w tym sensie on bardzo wiele rzeczy wyprzedzał, ale nie na zasadzie, że był wróżką, tylko na zasadzie, że to mu wynikało jakby z analizy sytuacji, że tak się zdarzyć powinno, czy jest to bardzo prawdopodobne. I stąd te jego wieczne pretensje, chyba wszyscy czytelnicy łatwo to zauważą, jak on często w swoich różnych memuarach, rozmowach, rzekach i wywiadach skarży się na to, że nikt nie docenia jego dokonań, jeśli chodzi o przewidywanie. A on mówi: no na przykład ja przed Dawkinsem 15 lat wcześniej coś stwierdziłem, bo jakąś koncepcję zaproponowałem, prawda? To przykład. On bardzo często to robił, podając prawdziwe nazwiska. No i prawdą jest, bardzo często były to koncepcje albo równoległe, że on to brał z własnej głowy i z tego, co czytał, a oni badali i w oparciu o dane naukowe albo laboratoryjne wysnuwali takie wnioski. Albo czasem był w stanie formułować koncepcję znacznie wcześniej, więc do białej gorączki go doprowadzało, że nikt go nie szanuje i w ogóle nie wymienia go, że on już to dawno napisał w swoich książkach. No, taki los jest prekursorów, prawda? Że proroków też, że ich się nie traktuje poważnie, albo uważa się, że to są jakieś takie bajdoły. A przypominam no wszystkie wieszczki wszystkich epok miały tak samo pod górę, prawda? Los Kasandry dlatego był tragiczny, że ona wieszczyła, co się zdarzy z Troją, a traktowano ją jak, no, potłuczoną, która breć byle co, prawda? Ale w momencie, jak już się stało i Troja płonęła, a Trojan mordowano, no, nikt jakoś nie rozpatrywał, ale ona mówiła wcześniej, co to dla niej później z tego miało być za tyrymów, nie wiem, prawda? I tak samo Lem mówił: no co z tego, jak coś zbudowano, co ja mówiłem 30 lat temu, że będzie musiało być skonstruowane. Albo przykład, no, taki najbardziej oczywisty w jego książce pod tym Suma technologii, technologie z 1964 roku, no mamy fantomatykę, prawda? No to jest wirtualna rzeczywistość po prostu. No, on tam opisuje, jak to powinno działać, do czego może służyć, jak to zmieni życie ludzkie, ale jakoś przecież nikt z badaczy i twórców tej wielkiej zmiany na planecie jakoś do Lema się nie odwoływał, prawda? Więc on jakby jako pisarz, samouk, opowiadał i przepowiadał i analizował takie sytuacje i możliwości rozwojowe. No, a gdzie indziej w laboratoriach to badano i robiono, prawda? Czasem znacznie później. Nie wiem, czy gdyby wszyscy uczeni
nobliści naszego świata i nauk ścisłych studiowali twórczość Lema systematycznie, czy by im to coś pomogło, czy wręcz przeszkodziło. Lem tak wyraźnie tego oczekiwał. Ja to tak mówię, nie całkiem żartując. On uważał, że po prostu za mało go czyta uczonych. Jakby uczeni go czytali, to lepiej by rozumieli świat. I muszę powiedzieć, że jak 4 lata temu, właściwie już w tej chwili 5 chyba lat temu, czyli w 2016, we Wrocławiu odbywał się kongres lemologiczny, na który zostali zaproszeni no bardzo wybitni przedstawiciele wielu, wielu nauk. I to głównie nauk ścisłych, więc byli astronomowie, astrofizycy, fizycy, matematycy, przedstawiciele właśnie nauk od sztucznej inteligencji, informatycy, nawet kosmonauta był, czyli generał Hermaszewski, przyrodoznawcy. Jak oni debatowali, to mówili właśnie o tym, jak dalece twórczość Lema była zgodna z paradygmatyką naukową i jak dalece on nie poddawał się żadnym fantazjom, tylko stał bardzo mocno na gruncie. I to zarówno w tym, co pisał eseistycznie, i w tym, co podawał jako, no, jako fabuły swoich powieści. On nie przekraczał zasad myślenia prawdopodobieństwa, chyba że to były groteski, prawda? Ale w jego utworach, nazwijmy to w cudzysłowie, realistycznych science fiction, to była twarda SF, więc tam takich rzeczy w rodzaju, że bohater wskakuje do dziury czasoprzestrzennej, wyskakuje po drugiej stronie globu, jak fantazy na przykład jest stale, prawda? Że do portalu wskakuje i wylatuje z drugiej strony Ziemi i otrzepuje się, idzie dalej. I takich rzeczy u Lema nie znajdziemy, bo to jest zgodne z tym, co on uznawał za naturę świata, więc tu natury świata nie można było złamać. Chociaż on przewidywał, on pisał na przykład w dialogach w 1954 roku, no, o możliwości i o perspektywach rozmontowania człowieka na atomy, prawda? Potem na temat przesyłu i zmontowania go w innym miejscu. I debatowali głównie interlokutorzy tej książki nad tym, czy to będzie ta sama istota, ten sam człowiek, czy to już będzie kto inny, tak? Zatem nie będzie to w tym momencie dwóch, jeden wysłany, a drugi odebrany po drugiej stronie. My wiemy, że bardzo, bardzo wiele lat później taki eksperyment się faktycznie odbył, już w Budapeszcie, kiedyś czytałem o tym, kiedy na odległość, na szerokość Dunaju został przesłany obiekt z jednej strony na drugą, prawda? Struktura jakby jedna została rozebrana, a złożona jak pacel z drugiej strony. Więc technologicznie to było możliwe. Lem te rzeczy rozważał znacznie, znacznie wcześniej, prawda? No i tu myślę, że ta moja myśl i taka droga odpowiedzi na pana pytanie się chyba zamyka. Mieliśmy do czynienia z genialnym umysłem, który badał możliwości rozwojowe na przestrzeni, no, w obszarze bardzo wielu nauk. Ciekawiłoby to po prostu. Chciał wiedzieć, jak ten świat będzie mógł wyglądać, jakie są jego szanse i nadzieje. Dziękuję. Ja tu pozwolę sobie jeszcze raz posiłkować się Państwa wywiadem rzeką. Oczywiście tu mówiąc początkowo o książce, chodziło mi o ten przeciąg czasu na przestrzeni lat 80., a tych lat 2000. I stąd uznałem, że mogę dokonać takiego zabiegu, mówiąc o tych latach. Jednak tutaj obiecałem sobie, że przytoczę w rozmowie z panem bardzo smakowity tekst pańskiej laudacji, bo ona tak jakby obrazuje całość tych zainteresowań, tego znaku firmowego pisarstwa Lema, czyli no niesamowitą intuicję naukową, mimo że był, tak jak pan podkreślił, samoukiem, ale przecież te podstawy miał bardzo, bardzo solidne, nauk przyrodniczych, następnie nauk ścisłych, tak? Panie doktorze, bo ja chciałem dodać a propos tego, oczywiście w
w tym aspekcie, jak Pan mówi, o, że jedno wydanie miało miejsce w 1987 roku, a drugie wydanie w 2002 bodajże, no to oczywiście kupę czasu minęło, ale to nie jest tak, że myśmy w tym czasie rozmawiali. Wręcz odwrotnie. To było kilkanaście lat, no 12 mniej więcej, kiedy ja zostałem, że tak powiem, przez Lema wyrzucony z listy jego znajomych, czy osób, które uważa za osoby godne pozostawania w jego kręgu. Jak wiemy, Lem miał taki zwyczaj, że zrywał znajomości, skazywał ludzi na nieistnienie, wysyłał im, tak jak my to nazywamy w naszym kręgu literaturoznawczym, listy rozwodowe. To zaliczyło bardzo wielu z nas. Jedni później uzyskiwali przebaczenie, inni nie uzyskiwali. No ja pozostałem dość długo na liście skazańców, bo przez, jak mówię, 12 lat i to nie były przyjemne lata, ponieważ Lem co jakiś czas przypominał sobie o mnie i no, w różnych nieprzyjemnych słowach w czasopismach wypowiadał się, że jest we Wrocławiu taki krytyk, idiota, co się nazywa Bereś, i który twierdzi, że socjalizm zaczął się przed 49 rokiem. No i takie różne rzeczy. To zawsze były takie napaści nieprzyjemne, no bo raz, jak wybitny człowiek coś mówi, to wszyscy wierzą, prawda? A dwa, on to zawsze tak potrafił zmontować, że było prawdopodobne. I on tak za bardzo nie bujał, ale jednocześnie coś przesadził i wychodziłem na durnia. No to był rodzaj zemsty za to, że ja opublikowałem po wydaniu naszych rozmów jako no, akt dialogu z pisarzem taki artykuł, który nosił tytuł Socrealistyczne przypadki Stanisława Lema, gdzie dość pracowicie omówiłem te utwory, o których on nie chciał mówić, wstydził się ich, wypierał się ich, albo lekceważył, twierdził, że to właściwie nic takiego ważnego. No więc ja chciałem, jako dodatek do naszych rozmów, przedstawić dowód. No więc przeczytałem wszystko, co on w tych latach socrealistycznych napisał. I myślałem, że robił dobry uczynek, że to mistrza nawet rozbawi, mu się spodoba. Jak się okazało, mistrzowi się nie spodobało i nie tylko, że zerwał ze mną wszystkie stosunki, to jeszcze zablokował wznowienia tej książki czy rozmów, zablokował przekład na angielski i na rosyjski, bo już były w tym czasie w toku. No i że tak powiem, przestałem jakby istnieć w tej orbicie. Także tu zamykam tę historię. Dopiero jak dostałem przebaczenie, dzięki w dużym stopniu Jurkowi Jarzębskiemu z UJ-u, który jakoś tam miał okazję pogadać z Lemem, no i spróbował wytłumaczyć, że no, winy tego Beresia nie są aż takie straszne, żeby go tak trzymać w areszcie przez tyle lat. No i Lem uznał, że faktycznie zostałem przywrócony. I wtedy powstała druga wersja, ona się przecież różni. Różni się dlatego, że są trzy nowe rozdziały, które pokazują, co zmieniło się w perspektywie i w myśleniu Lema po tych 10 latach, tak? Jak on postrzega świat po takim długim okresie czasu, a dwa, weszły tam rozdziały albo części rozdziałów, które wypadły na skutek interwencji cenzury, i takie, które no, on sam odrzucił z różnych powodów. No, na ogół one były takie, że to był rodzaj chyba autocenzury, żeby uprzedzić działania, które i tak musiałyby nastąpić ze strony aparatu kontroli. No więc przez to ta książka jest no, dość inna. Tak? Ona też, sama redakcja już nie była specjalnie zmieniana, ale ona swój charakter jakby uzyskała nieco inny. To taka dopowiedź do tych długich lat, kiedy mogłoby się wydawać, że myśmy jak gołąbki sobie pili z dzióbków, a to tak nie było. Dziękuję Panie Profesorze. Zanim jednak trafił Pan na ten indeks lemowski, powiedział Pan, wręczając nagrodę pisma Odra w tekście laudacji, cytuję: pisarz ten na kształt intelektualnego buldożera ryje z zadziwiającą łatwością i erudycyjną swobodą wszelkie możliwe tereny poznania. Przestał już kogokolwiek dziwić fakt, że Lem wypowiada się,
często w zamkniętym gronie specjalistów na tematy historyczne i teoretyczno-literackie, językoznawcze, filozoficzne, psychologiczne, astronomiczne, ekonomiczne, matematyczno-fizyczne czy medyczne, że pisze o cybernetyce, teorii gier, logice, statystyce, genetyce i kontaktach międzygalaktycznych, że zajmuje się estetyką, historią, teorią kultury, futurologią, socjologią, informatyką, chemią i krystalografią, obyczajowością erotyczną i osteologią, biologią i zachowaniem się polarników, technologią i polityką, metafizyką i teologią, psychotroniką i polityką, okultyzmem i komputeryzacją i wreszcie Bóg jeden wie, czym jeszcze. Tyle zatem na temat rozległych zainteresowań pisarza, które tak barwnie pan tutaj przytoczył w cytowanym fragmencie. Właśnie, łącząc to wszystko z racjonalistycznym podejściem pisarza, z pisaniem wyłącznie o tym, co jego zdaniem było możliwe, co było weryfikowalne naukowo, i dodając do tego jego dość duży sceptycyzm wobec nurtu science fiction, jak pan odniósłby się do takiego pytania, na ile zasadne wydaje się być zaliczanie go do tego głównego nurtu, uczynienie z Lema czołowego reprezentanta tego nurtu fantastyki naukowej? Sam przecież niejednokrotnie w państwa rozmowach odżegnywał się od podobnej klasyfikacji. Szereg wypowiedzi w tej pracy krytycznych, no to dość delikatne określenie wobec produkcji fantastycznej science fiction amerykańskiej. No czy tutaj ta kategoryzacja jest zasadna? To zanim o tym, to jedna dopowiedź, bo uprzytomniemy sobie, słuchając pana jednocześnie, że kiedy opowiadałem o tych amerykańskich teoriach spiskowych, że Lem nie jest pojedynczą osobą, ale jest zbiorem ekspertów komunistycznych, którzy postanowili zniszczyć Amerykę. No, przypominam, że to były donosy no, światowej sławy prozaika amerykańskiego Philipa Dicka. Wiemy to, ponieważ te akta i te donosy jego do CIA i FBI zostały upublicznione, więc wiemy to, nie musi być tajemnicą, to wiadomo, ale jeżeli człowiek tej rangi, tej sławy i takiej rangi wszystkim literackiej coś takiego mówi, no to jest mocne podkreślenie, że jako jego głowie, oczywiście w tej głowie się nieźle mieszało, bo wiemy, że różne etapy psychiatryczne przechodził, ale był to też geniusz. Więc to jest znaczące. Znaczące, że no tak paradoksalnie jednak docenił polskiego pisarza. Tam weszły też różne finansowe kwestie, w które się nie będę dawał, bo on uważał, że Lem go okradł na duże pieniądze, co oczywiście było nieprawdą, ponieważ jemu zapłacono, czy chciano mu zapłacić w ówczesnych bonach PKO. Przecież nie był w obrocie innych. On tego nie był w stanie w ogóle zrozumieć, że w Polsce jest obrót jakimiś innymi pseudodolarami, więc uznał, że go obrabowano. Więc tam było kilka elementów tego ich konfliktu. Natomiast umrze Philip Dick, dlatego on mi się też przypomniał, on nie miał żadnych wątpliwości, że tu on ma do czynienia również z rewelacyjnym pisarzem, który reprezentuje fantastykę naukową, że to jest robota naprawdę na światowym poziomie. I przyjęcie Lema w latach 70. do Amerykańskiego Związku Pisarzy Fantastycznych też nie było przypadkiem, tak jak też nie było przypadkiem to, że w bardzo krótkim czasie go stamtąd wyrzucono, prawda? On został członkiem honorowym, a
Wkrótce stamtąd go wyrzucono, ponieważ zorientowano się, że on systematycznie napada na pisarzy science fiction, zwłaszcza amerykańskich, o czym łatwo się przekonać, czytając jego dwutomowe dzieło pod tytułem Fantastyka i Futurologia, w której on rzeczywiście demoluje współczesną mu wówczas fantastykę naukową. Jego wymagania pod względem tego, co powinno się robić w prozie SF, były naprawdę ogromne, może nawet zbyt wygórowane. Natomiast omawiając tą typową produkcję, którą mu całymi skrzynkami przysyłano od wydawnictw, wskazywały, że ma do czynienia z gatunkiem popularnym, w którym wszystkie zasady myślenia naukowego są gwałcone, mordowane, tratowane, że to w ogóle jest rodzaj literatury podrzędnej, że to właściwie nie jest nic innego niż, nie wiem, tanie powieści kryminalne albo tanie romanse. To głęboko go obrażało, bardzo go irytowało i w fantastyce futurologii to widać. To jest praca, która aspiruje do pewnej bezstronności, chłodu, obiektywizmu, ale jednocześnie tam są niezliczone złośliwości i takie, jak nie igły, to już szydła wbijane w ciało no, tego korpusu prozatorskiego, który uważa się za czołowe dokonania. Stąd nie był wszędzie dobrze widziany i jego kariera literacka na przykład w Stanach Zjednoczonych no, nie przebiegała tak, jakby mogła. Są kraje, w których każda jego powieść była z miejsca tłumaczona, na przykład w Niemczech, prawda? Ale były też takie kraje, w których to szło opornie, mimo że na przykład miał rewelacyjnego tłumacza w Stanach Zjednoczonych, czyli Michaela Kendla, który robił to w sposób rzeczywiście rewelacyjny. No ale te środowiska właśnie fantastyki miały do Lema pretensje i uważały, że to takiego kogoś należy się pozbyć. W tym sensie on w zasadzie tylko na samym początku swojej drogi twórczej, której sobie za bardzo też nie cenił, czyli wtedy, kiedy pisał Astronautów, kiedy pisał Obok Magellana, to wtedy można powiedzieć, że to był taki model, który byłby zgodny z tym, co miłośnicy, fani tego gatunku uważają za no, ciekawe, wartościowe i świetnie się czyta, tak? Później podejrzewam, że jeszcze przygody pilota Pirksa by się załapywały, tak? Ale to już jest ten moment, czyli to już jest początek lat 60., kiedy Lem zaczyna się bardzo zmieniać. Już powieści takie jak Eden, Solaris, Głos Pana, to już jest zupełnie inny, taki bardzo utwardzony, bardzo wymagający intelektualnie model prozy, tak? W której zaczyna się dokonywać też proces, który można by nazwać eseizacją twórczości Lema. No, jak czytamy na przykład Głos Pana, to znaczną część tej książki wypełniają przez dyskusje pomiędzy uczonymi, to uczonymi bardzo wysokiego poziomu, noblistami, którzy badają no, nieznany przesył neutrinowy z kosmosu, czy on jest intencjonalny, czy nie jest intencjonalny, czy to należy traktować jako, nazwijmy to, list od jakiejś innej cywilizacji, czy to są szumy dziwnie tak ułożone. To są bardzo poważne, bardzo trudne. Żeby rozumieć Głos Pana, to już trzeba dobrej głowy. Tego przeciętny czytelnik SF, który szuka tylko przygód, to on tam nie ma czego szukać, prawda? Tam nikt nikogo nie goni, nikt nikogo nie wysadza. Znaczy są tam różne dziwne rzeczy, ale one się odbywają w tle. Są wspominane, są różne paradoksy życia świata naukowego. Jak czyta się Solaris, no to jest akurat jeszcze taka książka, która połączy miłośników fabuł kosmicznych, prawda, i wypraw międzygalaktycznych
oraz no, takich intelektualistów od twardej właśnie SF. No bo tam jest i jedno, i drugie. Ale przecież później, tak jak ta proza się toczy dalej, ona się przesuwa całkowicie w rejony no, poza fabularne, albo ta fabuła jest tylko właściwie pretekstowa. No weźmy na przykład Golema XIV, prawda? Golem, no to jest tak naprawdę książka złożona z wykładów, które wygłasza superkomputer Pentagonu, który się zbuntował, tak? I nie chce się zajmować strategiami wojennymi, tylko został takim światłowodowym mędrcem, filozofem, który postanawia wytłumaczyć ludzkości, to też tylko wybrańcom, bo on z byle kim nie chciał gadać, bo nie miał na to czasu. Trochę jak Lem. Więc selekcjonował sobie tych uczonych, którzy są w stanie go zrozumieć, no i wygłasza do nich wykłady, prawda? A potem się odłącza od sieci federalnej i można powiedzieć, że znika, znaczy materialnie zostaje, ale co się z nim stało, tak niedobrze wiadomo, ale ponieważ odłączył się równolegle z drugim superkomputerem, którego też uważano za, który uważano również za no, przedmiot do demontażu, ponieważ nie spełnia swoich funkcji właściwie. To był drugi superkomputer, on się nazywał Honest Annie, czyli Zacna Ania. No, w tej wspólnocie działań było widać pewien zamysł. No, te komputery przeniosły się w jakąś inną przestrzeń. To Golem nie dopowiada jaką, ale możemy się domyślać. Prawda? No, nie ma tutaj jakiejś akcji, bohaterem jest mózg elektronowy czy super mózg elektroniczny. Tutaj łowcy fabuł no, nie pożywią się. W tym sensie Lem coraz bardziej odjeżdżał od tego, co było no, szczególnie oczekiwane przez miłośników tego gatunku i stąd ten rozbrat pomiędzy Lemem a czytelnikami tej prozy no, był coraz ostrzejszy. A dwa, no wiemy też, że zaczęła wkraczać fantazy, która no, przejęła właściwie czytelników fantastyki. I tym samym ta uwaga przesunęła się w inne obszary. No, ale Lem też już przestawał pisać, potem już tylko uprawiał no, felietonistykę, pisał Sylwę, pisał jakieś różne traktaty czy eseje filozoficzne. A ostatnią powieść, jak wiemy, napisał w 1987 roku, prawda? Czyli jakby to jedno z drugim się zgrało. A zatem reprezentanci twardy SF mówią, tak, to był jeden z najwybitniejszych, o ile nie najwybitniejszy pisarz twardej science fiction, ale który w pewnym momencie od nas odszedł i który nas, no oni uważają, że ich zdradził. Jest bardzo ciekawy, czy będzie, bo to na razie jest w moim komputerze. Ja wspomniałem o tym kongresie lemoznawczym, który się odbył kilka lat temu. To się ukaże jako książka, mam nadzieję, że w tym roku. Tam jeden z paneli to są dyskusje pisarzy fantastyki, którzy próbują sobie odpowiedzieć na pytanie, czy Stanisław Lem był ojcem polskiej fantastyki naukowej. To jest bardzo ciekawa i intrygująca dyskusja, bo ona pokazuje, że to był bardzo duży problem dla pisarzy fantastów. Oni wszyscy musieli się byli zderzyć z Lemem jak ze ścianą albo z pociągiem, i musieli sobie każdy z nich wypracować jakąś postawę wobec tego, co w jego prozie było. On podniósł poprzeczkę na samym wejściu, bo przecież kiedy on pisał Astronautów, to nie było jeszcze modelu polskiej fantastyki. On ją właściwie stworzył. Oczywiście były powieści fantastyczne jeszcze przed wojną, typu Żuławskiego Na Srebrnym Globie, czy książki Umińskiego. Ale taki prawdziwy już model SF, który my znamy, no to jest właśnie Lem. On z miejsca wywindował to na taki poziom, że polscy pisarze fantastyczni musieli zmierzyć się czy konfrontować no, z tą wierchuszką prozatorską świata. I to było dla nich bez wątpienia trudne, ale oni też przyznawali w tej dyskusji, w tej debacie. Dzięki temu myśmy weszli od razu na bardzo wysoki poziom.
dzięki temu my nie byliśmy gdzieś na marginesach Europy czy marginesach świata, ale dostaliśmy się od razu na salony i polska fantastyka była z miejsca szanowana i respektowana. I my rozmawialiśmy poprzez swoje fabuły, swoje książki po partnersku ze światem fantastyki. Więc w tym sensie oni szanowali te dokonania. Z drugiej strony Jacek Dukaj to wyraził chyba najostrzej, zresztą Sapkowski też. No, Lema od pewnego momentu traktowano w tych fandomach fantastycznych jako, oni nazywali go lemozaurem. No tak jak tyranozaur, to lemozaur, prawda? Czyli taki trochę mamut jakiś z epoki, który trochę śmieszy, trochę jest groźny, prawda? W tym widać taki z jednej strony jakiś rodzaj respektu, ale z drugiej strony, że to jest demodę, to już jest nie z tego świata, prawda? Fantastyka poszła daleko. Ten lemozaur jeszcze coś tam ryczy, albo jego ślady znajdujemy w różnych miejscach i odbiciach, prawda? Albo w jego prozie, która jest przeczytana, bo wiemy, że ten lem jest ciągle czytany i to w sposób no taki, że to budzi respekt i zdumienie. Ja mogę powiedzieć, że w czasie tej debaty tych pisarzy fantastów Dukaj pozwolił sobie na zdanie, że Lema już nikt nie czyta. Na co z publiczności wstał sekretarz Stanisława Lema, pan Wojciech Zemek, i spytał go, a jak on sądzi, ile w ciągu ostatnich 10 lat sprzedano książek Lema? To było 10 lat po śmierci Lema. Czyli mówimy o recepcji pisarza, kiedy on już nie żyje. Wiadomo, że on zawsze spada strasznie. No to Dukaj, już nie pamiętam, co powiedział dokładnie, ale tam oszacował, mówi może 100 tysięcy, może 70 tysięcy. A pan Zemek mówi, 1,5 miliona, proszę pana. No więc Dukaj się bardzo zmieszał, bo jeżeli w ciągu 10 lat 1,5 miliona, to jest 150 tysięcy nakładu rocznie, to Dukaj doskonale wie, że 150 tysięcy rocznie to jest bardzo poważny nakład super bestsellerów, prawda? No więc tam zaczął mówić, a no bo to moim zdaniem to go kupują starzy czytelnicy, fani, którzy na nim wzrastali. Na co pan Zamek trzeźwo odpowiedział, wie pan co, ja nie bardzo sobie wyobrażam fanów Lema, którzy mają książki, bo przeczytali je, jak byli młodzi i teraz jak są starzy, co kupują 6. wydanie, 7. wydanie i 8. wydanie tego samego utworu, raczej byłoby to absurdalne. No. I Dukaj musiał przyznać rację, powiedział, no, że rzeczywiście dziwne, że jeżeli aż taki jest poziom czytelnictwa Lema po jego śmierci, to znaczy, że są kolejne generacje, które tego Lema potrzebują, którzy go szukają i znajdują w nim jakieś widocznie ważne dla siebie rzeczy. Być może i prawdopodobnie, że czytają go pewnie już trochę inaczej niż na przykład moje pokolenie, prawda, które uczyło się czytać wtedy, kiedy się pojawiły książki Lema. Jako pracownik biblioteki mogę potwierdzić, że te książki nadal są czytane, nadal są wypożyczane, także no nie jest to, jeżeli chodzi tylko o ilość wznowień, ale również w bibliotekach to jest widoczne zainteresowanie. Panie doktorze, a znacie wiek tych czytelników? Czy to są młodzi, czy to są starsi? Czy nie ma takich badań? Akurat jeżeli chodzi o profil czytelników naszej biblioteki, to jest on dosyć taki no, łatwy do ustalenia, bo to przede wszystkim no, mamy tutaj statystyki, ale też no, wystarczy koszykowo odwiedzić i od razu widać, że jest to czytelnik młody, przede wszystkim licealiści, wcześniej gimnazjaliści, gimnazjów już nie ma, ale są to czytelnicy raczej młodzi, także tutaj ten wiek też jest pewną wskazówką. Ja czytając Państwa pracę, ten wywiad, do którego cały czas się odwołuję, bardzo obszerny, pamiętam, że no, kolosalne wrażenie na mnie zrobiły słowa Stanisława Lema, gdzie powiedział o sobie w pewnym momencie wprost, że uważa się za pisarza realistycznego. Tu właśnie dopowiadając do tej Pańskiej wypowiedzi, że no, ten rozbrat był taki bardzo, bardzo wyraźny i chyba trudno się dziwić,
że no tak, duże emocje wzbudziły późniejsze tego opinii i działania. Ja natomiast przechodząc teraz do jakby kolejnego wątku, który chciałbym poruszyć, wspomniał Pan tu kilka powieści obok Magellana, czy opowieści o pilocie Pirksie, ale też Solaris, czy Dzienniki Gwiazdowe. Wiele z tych prac poddanych zostało ekranizacji. Inne powieści, o których tu nie wspominam, też, ale odniosłem wrażenie, że sam pisarz miał bardzo krytyczny stosunek do tego, co było efektem końcowym, czyli do filmów. Sam niejednokrotnie pan profesor w kilku miejscach starał się wręcz bronić niektórych produkcji, jak na przykład filmu Szpital Przemienienia w reżyserii Edwarda Żebrowskiego. No, krytyczne, nie zmieniło to krytycznej oceny dokonywanej przez Stanisława Lema. Równie krytyczny pozostawał on też do szeregu przekładów swoich powieści, ale pozostając przy tym filmie, z czego Pana zdaniem wynikała taka postawa? Czy był to efekt, nie wiem, swoistego perfekcjonizmu, czy też może taki zarzut wobec tych twórców, którzy brali na warsztat jego dzieła, że nie został dość w sposób dość jasny zrozumiany i ten przekaz gdzieś tam ginął? Wie pan, to chyba jest tak jak z katastrofami lotniczymi, że one bardzo rzadko mają jedną przyczynę, że to zwykle jest cały zbiór przyczyn, które na siebie oddziałują i doprowadzają do nieszczęścia. Ja też myślę, że jakimś nieszczęściem Lema było to, że on nie był w stanie docenić i akceptować ekranizacji. Pierwszym chyba takim powodem było to, że no, jego książki są jednak mocno intelektualne, wypełnione rozważaniami na temat no, różnych koncepcji właśnie naukowych. No, tego się nie da w filmie zrobić. No, wyobraźmy sobie film, w którym przez cały czas uczeni by między sobą rozmawiali. No, to byłaby klapa, a taki film byłby niemożliwy. W związku z tym przypuszczam, że w ogóle musiało go boleć oglądanie ekranizacji, ale filmoznawcy to podkreślają bardzo jasno, że Lem po pierwsze był bardzo wiele razy filmowany. W tej chwili chyba tych ekranizacji jest około 50, z czego jest wiele bardzo znanych takich i nagradzanych. No, na przykład już na samym początku Kurta Metzinga, Milcząca Gwiazda z 60 roku. To Jindřicha Polaka, Ikaria XB1 z 63 roku. Naturalnie my powiemy Andrzej Wajda i Przekładanie, no dlatego, że Lem cenił sobie jako jedyny ten film oparty na Czy Pan Istnieje, Mr. Jones, prawda, opowiadaniu. Ale to jest taki krótki, półgodzinny film. No, przede wszystkim Andrzeja Tarkowskiego, Solaris z 72 roku. No, to naprawdę jest film, który jest poważną próbą i zmierzenia się z tą powieścią. I powieść świetna, i film jest niezły. Natomiast dla Lema to było coś nie do przyjęcia, jak pamiętamy. Oni się tak pokłócili z Tarkowskim, że Lem go nazwał durniem. Krzyknął u niego: ty durak, trzasnął drzwiami, wyszedł i tyle było ich kontaktów. Później była ekranizacja testu pilota Pirksa przez Marka Piestraka. To 78 rok. Bardzo dobra moim zdaniem ekranizacja Żebrowskiego Szpitala Przemienienia z 79 roku. Lem tego nie znosił, a to jest bardzo dobry, porządny, zrobiony film. Filmoznawcy bardzo cenią to dzieło. Jak na kongresie była debata właśnie filmoznawców, wszyscy czterej profesorowie, filmoznawcy pod wodzą profesora Lubelskiego, mówili o tym filmie jak najlepiej. No, oczywiście mamy drugą ekranizację Solaris, czyli Stevena Soderbergha. Mamy Maskę braci Coen, mamy tego Ari Folmana, Kongres, Georgiego Palfiego, Głos Pana. No, to jest, powiedziałbym, bardzo
poważny jakby dorobek filmowy oparty na twórczości Lema. No wiem też, że były komiksy, no zresztą były seriale typu Futurama, Davida Coena, są gry komputerowe, na przykład Sims, Willa Wrighta, czy takie serie typu Metal Gear, Hideo Kojimy. No więc tego było niemało. Dla Lema to wszystko w ogóle nie istniało. Jakby to wyprowadzało z równowagi. On by najchętniej chciał, żeby tego w ogóle nie było, żeby nikt tego nawet nie widział, bo to w bardzo niewielkim stopniu jego zdaniem ma się do jego twórczości. No więc bez wątpienia Lem miał z tym fundamentalny problem. Myślę, że to jest coś takiego, że on może nie był człowiekiem specjalnie filmowym. W tym sensie, że nie najlepiej rozumiał, chociaż on wydawałoby się, że rozumiał wszystko lepiej niż ktokolwiek inny. Ale rozumienie akceptacji praw filmowych to nie jest takie oczywiste dla pisarzy. Wielu pisarzy mam z tym kłopot, prawda? Że to jest przekład. Jeżeli to jest przekład, to jest inny język. Innym językiem opowiada się tę samą historię. A więc ci reżyserzy, których ekranizacje uważamy za porządne, wybrali jakiś sposób opowiedzenia. No nie da się 300-stronicowej książki czy 350-stronicowej w ciągu godziny opowiedzieć tak, żeby tam było wszystko. Lem by chciał, żeby było wszystko, a przede wszystkim, żeby były właśnie, no nie, na przykład jak Solaris, to on się skarżył, o ile pamiętam, no ale tam nie ma całej solarystyki. No dobrze, solarystyka to tam jest 150 bodajże lat badań naukowych, które są referowane w tej książce na 50 czy 70 stronach, tak? No kto to ekranizuje, jak i po co? No to byłoby proszenie się o klapę, że to jest niewykonalne, tak? Nie wiem, czy ktoś mógłby wpaść na pomysł, żeby zekranizować Golema 14, czy co? Komputer by gadał przez godzinę i 20 minut absolutnie niezrozumiałym dla 99% ludzi na świecie, tylko uczeni by go rozumieli. No, ten film to byłaby klapa totalna. Ale Lem chyba tak oczekiwał, że to jak ktoś by przyszedł i porządnie zrobił jego prozę, to właśnie tak ją wykonał. No niemożliwe. Niemożliwe, no to jest jednak translacja. Z jednej dziedziny sztuki na inną dziedzinę sztuki. No i w tym sensie niektóre z tych ekranizacji były przecież bardzo twórczymi pomysłami. Ja na przykład oglądałem dwa razy chyba, może nawet trzy, tego Tarkowskiego, no bo jak Lem tak na niego nagadał, to potem sobie jeszcze raz sprawdziłem i jeszcze raz. No, był bez wątpienia bardzo niesprawiedliwy. Jak na możliwości techniczne w tamtym czasie, kiedy był kręcony Solaris, to Tarkowski zrobił znacznie więcej niż w ogóle można było. A że on to czytał, oglądał jak Rosjanin, tak? Że tam się pojawia ta wizja ziemi, matki, domu rodzinnego, a jak się wyzłośliwia Lem, a jak Ziemia, to mać, a mać to Rosja, prawda? No, oczywiście, że on mówi prawdę, bo taki był kierunek myślenia Tarkowskiego. No tak, to był trochę inny utwór. To nie było wzorowanie jeden do jeden, bo nie ma takiej możliwości, takiej szansy. Im trudniejsza książka, im bardziej złożona, im bardziej wielowarstwowa, tym dalej ten przekład filmowy musi odchodzić od oryginału i taka jest kolej rzeczy pewnie. No przynajmniej tak to widzą filmoznawcy. Dziękuję. Mam teraz pytanie, jak odniósłby się pan profesor do tezy, która już w pana wypowiedzi gdzieś tam zaświtała, mówiąca o tym, iż cały dorobek, twórczość Stanisława Lema do dziś praktycznie nie został w sposób wystarczający, mówiąc tak kolokwialnie, spożytkowany dla reklamowania, ukazania polskiej kultury na świecie, głównie na Zachodzie. Wydaje się bowiem, że jeden z najpopularniejszych pisarzy współczesnych w oczywisty sposób powinien stać się tą polską wizytówką kulturalną na świecie, a tak się nie stało. Zarazem przecież
ogromny potencjał twórczości pisarza. Na ten ogromny potencjał wskazywała popularność, jakim się cieszył chociażby w Związku Radzieckim. Chyba nic nie stało na przeszkodzie, aby równie duży oddźwięk widoczny był też w innych krajach. Co legło u przyczyn podobnej sytuacji? To jest pewnie pytanie, które dotyczy jakby osobno lat, kiedy Lem żył, tak? Czyli czasu PRL-u i tego krótkiego czasu, kiedy PRL już upadł, ale Lem już był no, trochę jakby poza głównym nurtem tego, co się działo w fantastyce. Oczywiście, że władze PRL-u nie robiły niczego, żeby nakręcać jakby koniunkturę Lema w świecie, bo dlaczego miałby to robić? Władze doskonale wyczuwały, że nie jest to ich człowiek, prawda, że nie jest to piewca komunizmu zachwycony modelem socjalizmu praktykowanego w Polsce. Tylko jest to zupełnie niezależny intelektualista, który nawet sobie pozwala na różnego rodzaju szyderstwa, mniej lub bardziej uchwytne pod ich adresem. Oni stawiali na innych, na dyspozycyjnych pisarzy, którzy się podlizywali władzy, byli akolitami władzy, więc trudno mi się wyobrazić, żeby ministrowie kultury PRL-u za bardzo się zabierali za reklamowanie Lema na świecie i dawali na to pieniądze. No wiemy na przykład, że Teichmann czy Szlachcic to dwaj nominaci partyjni, którzy dysponowali, zarządzali kulturą, z Lemem się spotykali, rozmawiali, ale Lem opowiada w tych naszych rozmowach, i to jest prawdziwa historia, jak przyjechał do Krakowa do niego minister Szlachcic i no i z nim rozmawiał. Nie bardzo wiadomo po co, Lem też nie rozumiał po co on przyjechał. No i sam powiedział mu, no że daleko poszliście, no bo mówił do niego per towarzyszu, prawda, mimo że Lem do partii nie należy. No daleko poszliście i daleko zaszliście, a my nie pomagaliśmy, a nawet trochę przeszkadzaliśmy, powiedział szczerze, z brutalną bolszewicką szczerością. No więc to są dowody na to, że nie zrobiono nic, aby Lema rozpropagować na świecie, ale on się, że tak powiem, propagował sam, czy robili to sami czytelnicy, prawda? Czy badacze jego twórczości, czy tłumacze. I w tym sensie stało się to, co się stać mogło i musiało. Bardziej czytanego na świecie pisarza nie mamy. No, Sienkiewicz, prawda? Ale pomyślmy, ile lat Sienkiewicz temu te swoje książki pisał. Więc nie myślę, żeby tutaj coś sknocono. A po 89 roku no stało się trochę inaczej. Tu zaczęły działać mechanizmy rynkowe. No, trudno sobie wyobrazić, no, na przykład jeszcze za PRL-u, bo jak była ekranizacja testu pilota Pirksa, to były jeszcze pieniądze, aparatu komunistycznego, bo to był 78 rok, prawda? Później na ekranizację Lema trudno byłoby to zrobić. To byłby szokująco wielkie pieniądze. Nie, po prostu kinematografia polska nie posiadała i nie posiada takiej kasy, żeby zekranizować na przykład, nie wiem, trzeci raz Solaris albo zrobić. Niezwyciężony to byłby bez wątpienia sukces hollywoodzki, no ale to musiał być takie pieniądze i to musiałby ktoś taki robić, kto ma nazwisko otwierające kinematografię światową, kina na całym świecie. No wiemy, że zresztą Hollywood kupił prawa do ekranizacji Niezwyciężonego, ale ciągle jeszcze tego nie zrobiono. Ekranizacja Edenu na pewno byłaby sukcesem światowym, ale to są pieniądze, jakie w kinie znajdują się bardzo, bardzo rzadko. Więc tu nic nie można było zrobić. Jeżeli Hollywood nie decydował się na ekranizację utworów Lema, które kupił, prawda? Bo on kupił zresztą nie tylko Niezwyciężonego. No to widocznie więcej się zrobić nie dało. No wyobraża pan sobie, że
teraz na przykład aktualnie nam panujący rząd wywala gigantyczne miliony dolarów, żeby stworzyć jakąś umowę z jakimś reżyserem i producentem w Hollywood, żeby zrobić książkę Lema. No wiadomo, że nie. Można ogłosić stulecie jego twórczości, prawda, od jego urodzin. W całym kraju odbędą się różne imprezy, na które się będzie dawał pieniądze. Więcej się zrobić nie da. No bo jak można by za granicą się działać, tak się zastanawiam, bo taki był trochę podtekst pana pytania, a co by należało było zrobić? No, co, wyobraża pan sobie, że się będzie organizowało takie spotkanie jak nasze na przykład w instytutach polskich, nie wiem, w Sztokholmie, w Paryżu, w Londynie, w Madrycie czy we Wiedniu? No oczywiście, że można by zrobić i pewnie są robione, jestem przekonany, że odbywają się, no to ale co można zrobić? Pokazuje się pewnie jakiś film Lema i zaprasza się kogoś z badaczy, którzy się jego twórczością zajmowali, no na przykład profesora Jarzębskiego, albo profesora Majewskiego, albo profesor Gajewską, albo profesor Szpakowską, no mnie czasem zapraszają. No i pewnie nic więcej. Więcej to tylko filmy, prawda? A filmy to tak gigantyczne pieniądze, że ani ten rząd ich nie posiada, ani tych pieniędzy nie da. Umówmy się, że Lem nie jest ulubionym pisarzem obecnego aparatu władzy. A wiemy to dlatego, że ten rok lemowski nie był uchwalony z pełnym aplauzem. Wiemy, że to był pomysł, który rzucił poseł Mieszkowski, Krzysztof Mieszkowski, były dyrektor Teatru Polskiego, wyrzucony przez też tę władzę, przez ministra Glińskiego z Teatru Polskiego we Wrocławiu. No i tam była dzika dyskusja, opory, no ale w końcu wobec jakby potęgi nazwiska jego dorobku, najbogatszego dorobku, jaki właściwie może być u pisarzy XX wieku, no uznano, że dla dobra sprawy dobra zrobimy rok lemowski. No ale proszę zobaczyć, jednocześnie zrobiono rok Różewicza, rok Baczyńskiego i tak dalej, prawda? Czyli z jednej strony zrobiono dużo, ale z miejsca przykryto czapką innych jakby roków jubileuszowych, czy lat jubileuszowych, należałoby powiedzieć, prawda? No więc nie ma też jakby woli politycznej, żeby to robić. Ja zadając to pytanie, miałem cały czas na myśli no, pewien swoisty fenomen taki popkulturowy, nawet Gwiezdnych Wojen. Wydaje mi się, że pewnymi takimi działaniami marketingowymi można byłoby no, spopularyzować, wykreować markę Lem w świecie. No przecież fenomenowi Gwiezdnych Wojen towarzyszy cały przemysł gadżetów, gier. Ja się zgadzam, no to pan wie, że jest robiona gra, powstaje gra na podstawie Niezwyciężonego. I są tacy, co twierdzą, że to pobije Wiedźmina. Ja w to nie wierzę, bo rozmawiałem z ludźmi, którzy wiedzą bliżej, co tam się dzieje w tym projekcie i mówią, że to w ogóle się nie będzie w stanie zmierzyć z Wiedźminem. No ale przynajmniej powstaje. No więc tylko kariera taka jak właśnie Wiedźmina Sapkowskiego mogłaby jeszcze z tą twórczością coś zmienić i ją jeszcze bardziej rozpopularyzować na świecie, ale ona więcej chyba nic nie potrzebuje. No po prostu powinno się przekładać jak najwięcej. Już jak ktoś ma 60 przekładów na języki obce, to panie doktorze, no ile jeszcze można mieć? No aktualnie powstaje no, na przykład tłumaczenie tych rozmów z Lemem na japoński. No to Lem się zawsze śmiał. No jak mnie tam w Japonii wydają, to ja bym chciał wiedzieć, co tam naprawdę w tej książce jest, bo to jest nie do sprawdzenia, prawda? On władał kilkoma językami, więc mógł sobie kontrolować swoje przykłady, ale tu mówię, no ale tu wobec japońskiego to jestem bezradny, to ja nic zrobić nie mogę, prawda? Więc
tylko ta gra może coś zmienić. No, ja też jakby na własne oczy widziałem, że różne próby są robione. Sam byłem zapraszany do konsultacji pod Krakowem. Jest taki ośrodek, który chce stworzyć, a może już tworzy, taki rodzaj miasteczka lemowskiego w tych kopułach po radiu RMF. I tam są warunki takie, że można by stworzyć no, bardzo bogaty problem, program, gdzie te światy lemowskie byłyby no, unaoczniane. To mogłoby się tam dziać bo na różne sposoby. Można być tam są kopuły tak ogromne, że można by, nie wiem, fruwać w przestrzeni jak kosmicznej. To wszystko jest do zrobienia i to jest w ogóle taki futurystyczny przecież ośrodek. Ja go oglądałem wtedy, jak zastanawiano się nad programem. Z tym, że jak ja rozumiem, tam bardziej chodzi o stronę marketingową i finansową, tak? Ten, kto w to włoży ogromne pieniądze, chce pieniądze zarabiać. A to musiała być trochę taka też działalność misyjna, prawda? No trzeba by na przykład wejść w porozumienie no, z centrami lotów kosmicznych rosyjskimi i amerykańskimi, żeby oni chcieli udostępnić jakieś sprzęty, tak? Żeby tam stały jakieś, no nie wiem, chociażby sputniki, rakiety, do których można wejść, żeby to się ruszało. No, to musiało być bardzo bogate i bardzo nowoczesne na nasze czasy, żeby to nie był tylko rodzaj jakiegoś takiego no, parku typu park rozrywki, prawda? Tu nie chodzi o kolejny Disneyland czy Lemoland, tak? Tylko to trzeba by inaczej wymyślać. No, i to też, to są gigantyczne pieniądze, które niekoniecznie musiałyby się zwrócić. A ci, którzy są w stanie pieniądze takie wyłożyć, liczą na zwrot, liczą wręcz na zysk, że to będzie chodziło, przynosiło wielkie dochody. No tak, ale wtedy jest to raczej myślenie o tym, że każdy, kto będzie wchodził, będzie miał taki rodzaj iPhone'a, który będzie go prowadził przez to wszystko, on będzie wchodził, wychodził, oddziaływał, potrafił zmieniać na przykład scenariusze, załóżmy, że będzie leciał w przestrzeni, wyświetlany jakiś film na przykład z powrotu z gwiazd, oparty na tym, tak? I że każdy widz będzie mógł oddziaływać na ten film w tym kierunku, w którym zechce, tak? I jego wola będzie aktywna. No dobrze, ale to, żeby coś takiego zrobić, trzeba tych filmów nakręcić z 70, 80, jak nie 200, tak? Normalnie tak jak film i mieć te wszystkie warianty, żeby je wsadzać w zależności od tego, jak kto by sobie zechce i to jeszcze symultanicznie. No to są marzenia, które są technologicznie już możliwe, no ale to takich pieniędzy w Polsce nie ma. Dziękuję. Chciałbym teraz jeszcze spytać o coś, co tak zwróciło moją uwagę podczas lektury książki, tak o rzeczy Lem, a mianowicie o pewne paradoksy w biografii pisarza. Otóż sam deklarując się jako zagorzały racjonalista, ateista, publikował przez szereg lat w tygodniku powszechnym. Z drugiej strony, określając się mianem obywatela świata, kosmopolity, cały czas na każdym praktycznie kroku podkreślał swoje związki z kulturą polską, z literaturą polską, z Polską w ogóle, na uznaniu w kraju przecież, na zrozumieniu, właściwym odczytaniu jego dzieł zależało mu najbardziej. Czym tłumaczyłby pan te wątki w jego postawie, w jego życiorysie? No, rzeczywiście to się może wydawać jakimś paradoksem, ale to pewnie nie jest aż takie unikalne, jakbyśmy na przykład sięgnęli do twórczości i jednocześnie do postaci Tadeusza Różewicza. No wiemy też, że jest to pisarz, który jasno określał się jako ateista, jako niewierzący, ale jednocześnie bardzo silnie akcentowała się w niego potrzeba no, tego, żeby Bóg był, tak? Jakiejś pustki, jakiejś tęsknoty takiej metafizycznej,
za taką istotą. Z Lemem no było przypuszczalnie podobnie, znaczy nie przypuszczalnie, na pewno, bo on przecież o tym nawet mówił. Z jednej strony jego wiedza naukowa upewniała go w tym, że nie ma niczego po drugiej stronie, tak? Że świat powstał w wyniku procesów naturalnych. Świat, nie mówimy tylko o Ziemi, mówimy w ogóle o całym kosmosie, prawda? Że on wierzy w naturalne mechanizmy, które tym zarządzały. A zatem nie ma tam miejsca na miłośliwego i dobrego Boga, zwłaszcza że w miłościwego Boga Lem absolutnie nie wierzył, bo świat jest jednym wielkim workiem nieszczęść, cierpień, tortur i kaźni milionów, tak? Nie tylko ludzi, również gatunków zwierzęcych, które no, według niego były też poddane Holokaustowi zwierzęcemu. A zatem nie było takiego okrucieństwa i nie ma takiego okrucieństwa na świecie, które by się nie dokonało. Jak to pogodzić z ideą miłościwego i dobrotliwego Boga, no to Lem odpowiada, że nie ma właściwie takiego sposobu. Ale jednocześnie miał świadomość, że dla ludzkości, dla człowieka byłoby lepiej, gdyby jakaś forma transcendencji istniała, istniało jakieś uzasadnienie i sankcja dla moralności, dla dobra, dla miłosierdzia. Ja jestem w stanie zrozumieć taką tęsknotę. To jest takie cierpienie, tak jakby po Bogu, którego wycięto jakby ze świata ludzkiego, została dziura. Tak to przynajmniej nazywa profesor Mikołajko. I on tę dziurę bardzo dotkliwie odczuwa jako taki rodzaj bólu fantomowego, prawda? I pewnie dlatego tak żywo reagował, kiedy na przykład w mechanizmach, w odkryciach naukowych pojawiały się takie momenty, które pozwalały może nie tyle mieć nadzieję, ale stawiały jakby pytania o to, że no ten Bóg jakby jednak trochę jest możliwy. Myślę tu o wielkim wybuchu, prawda, i o teorii z tym związanych. Lem w tej książce mówi, że on o tym pisał wielokrotnie. Że tam na samym początku tego samego procesu, prawda, kiedy jakby z nicości nagle wybuchło coś, tak, i zaczął się ten proces wielkiego wybuchu, że to się rozprzestrzeniało, to uczeni są tego pewni, astrofizycy tego dowiedli, to się rozprzestrzeniało w taki sposób, tak regularny, a wiadomo, że żaden wybuch nie jest regularny, bo byłoby to sprzeczne z istotą w ogóle wybuchu i tego, jak w ogóle takie rzeczy przebiegają, że gdyby on chociaż trochę inaczej przebiegał, to nie byłaby możliwa ani układ nasz planetarny, ani nie byłaby możliwa Ziemia, ani nie byłoby możliwe powstanie jakichkolwiek gatunków żywych na tej Ziemi, a już na pewno człowieka i wyewoluowanie go do tej postaci, no jaką znamy, jak się widzimy, prawda? To wszystko jest właściwie niemożliwe, tylko przy założeniu, że to było celowe. No tak, ale nie może być celowe, jeżeli nie ma tam na samym początku i cały czas czuwającego Pana Boga, który tak to waży w tej wielkiej kuchni galaktycznej, żeby uważyć w końcu zupę, z której wypełzną najpierw proste organizmy, a później te proste będą się przekształcały bardziej skomplikowane, a później zaczną myśleć i pojawią się im różne czułki, a później z tego powstaną kończyny i staniemy na nogi, a rękami zaczniemy się posługiwać, a mózg do czegoś nam posłuży. No, że to wyobrażenie Boga jako takiego kucharza, który to tak przez miliardy lat ważył, zważając, żeby gdzieś nie przegrzać, nie przypalić i tak dalej, a jeżeli przypalał, to natychmiast reagował, no jest niemożliwe do przyjęcia. Ale bardzo ładnie widać, że Lem natychmiast ten moment wychwycił. No pewnie nie on jeden, bo astrofizycy o tym pisali. Dla Lema to był ważny moment, bo nagle się pojawiła taka nadzieja. A może da się coś w tym wszystkim zobaczyć Boga jako tym, który
no przynajmniej dotknął palcem na samym początku, tak? No ale później trudno było mu się upierać dalej wobec kolejnych badań. W tym sensie ja myślę, że Len bardzo by chciał, żeby Bóg istniał, Bóg był. Ale pamiętajmy też o planie jakby osobistym, życiowym, biograficznym. Lem jako młody człowiek, kiedy stał się dojrzałym człowiekiem, czyli miał 18 lat, po prostu znalazł się w piekle, prawda? Okupacja niemiecka, okupacja sowiecka, to był straszny czas, szczególnie okupacja niemiecka, tak? Kiedy nagle na mocy ustaw norymberskich stał się zwierzyną ściganą do zabicia i każdego dnia pewnie musiał doznawać paroksyzmu strachu, że go dopadną. Wiemy, że się wywijał i to są też całe ciągi cudów, że on ocalał. No przecież w czasie pogromu pierwszego po wkroczeniu wojsk niemieckich do Lwowa. Przecież to była masakra, kiedy wymordowano w ciągu kilku dni parę tysięcy Żydów, tak? A on się znalazł na Brygidkach wśród tych ofiar wyłowionych przez Ukraińców i Polaków, którzy pałkami ich zganiali do wynoszenia ofiar pomordowanych przez Sowietów. I tam się rozgrywały rzeczy straszne. Mordowano po prostu całymi tysiącami. Najpierw setkami, a te setki się przeradzały w tysiące. Była jakaś makabra. Lem stał do rozstrzelania. Nie rozstrzelali go tylko dlatego, że akurat przyjechała kronika niemiecka na motocyklu z przyczepką i oni potrzebowali mieć obrazy tego, jak Polacy i Ukraińcy mordują Żydów, żeby pokazać obraz tej barbarii, której przeciwstawiają się właśnie dobrze cywilizowani Niemcy. No i w tym momencie przestali rozstrzeliwać, a Lem już stał w szeregu, który miał być rozstrzelany. Więc stąd też taka ranga przypadku w twórczości Lema, no bo ten przypadek też nieobliczalny zadecydował o tym, że ocalał. Jeżeli przez kilka lat on się wymykał, bo to był drugi pogrom, prawda? Potem on pod fałszywym nazwiskiem musiał funkcjonować, pracował w tej firmie niemieckiej Rostoffer Fassung, w której Żydzi byli zatrudniani tylko za to, że oni płacili, nie że im płacono, tak, tylko że oni płacili za to, żeby mogli tam być zatrudnieni, bo w ten sposób kupowali sobie życie. Ale to funkcjonowało do jakiegoś czasu, póki Niemcom się opłacało to mieć z tego pieniądze, a potem wzięli wszystkich i rozstrzelali, ale Lem zdążył wcześniej stamtąd zniknąć, tak? Pewnego dnia nie przyszedł do pracy. Jak on to wykombinował, czego inni nie wykombinowali, jakim cudem on przetrwał, jakim cudem przetrwała jego rodzina, bo ojciec, matka też ocalali. Przecież z getta lwowskiego ocalało 200-300 osób, nie więcej. Więc pomyślmy, Lem zobaczył po prostu coś potwornego. Zobaczył Holokaust na własne oczy, był w środku i był kandydatem do śmierci, tak jak te całe dziesiątki tysięcy, czy setki tysięcy, jeżeli mówić o Lwowie, prawda? Mało tego, przecież w 1945 roku przyjeżdża do Krakowa z rodzicami i jedna z pierwszych rzeczy, które widzi pogrom w Krakowie, tak? Tam były rozruchy antysemickie, które widział na własne oczy, tak? Mordowano znów Żydów. Niedużo czasu potem i pogrom kielecki, w którym ginie jego krewny, też cudownie ocalały z Holokaustu. No, wie pan, tak myślę sobie, że z perspektywy ocalonego tyle razy cudem, a ta śmierć tak przychodziła blisko, z perspektywy, że jednak jest się zawsze zagrożonym, bo jak wiemy, on swoją tożsamość żydowską ukrywał. Wyobrażać sobie, że jest jakiś miłościwy Pan Bóg, który nad nim czuwa, no oczywiście, że mógłby przyjąć, bo jego ocalenie było cudem, prawda? Jego rodziców. Ale mu się to nie mieściło z tym okrutnym, straszliwym obrazem porządków na ziemi. W momencie prowadzenia przez panów tej drugiej części waszych rozmów, czyli już w 2000,
pierwszym roku literatura przedmiotu poświęcona pisarzowi opiewała zaledwie na kilka pozycji. Tu wspominał Pan pracę Jerzego Jarzębskiego czy Małgorzaty Szpakowskiej. Mam pytanie, czy po z górą tych dwóch dekadach można ten dorobek, można mówić, że ten dorobek wzbogacił się, jakieś nowe pozycje, czy coś nowego na temat pisarza się pojawiło? On sam przecież no, z taką mieszaniną pewnej goryczy i zawodu mówił o tym, że nie ma nawet biografii jako pisarz. No tak, no w tym sensie oczywiście, że się zmieniło sporo. No na przykład tego dowodem jest, w tym roku się powinno ukazać w serii Biblioteka Narodowa opracowanie profesora Pawła Majewskiego. To są apokryfy Lema, wyjdą w serii BN. No to można powiedzieć, że to już jest taka kanoniczna, będzie pozycja uświęcenie Lem w Bibliotece Narodowej. No oczywiście to miejsce mu się należy, a jestem przekonany, że akurat jestem redaktorem, chciałbym doprowadzić do wydania dwóch tomów Lema w tej serii. Zresztą apokryfy będą zbiorem różnych tekstów. Chciałbym jeszcze doprowadzić do wydania Solaris i Głosu Pana razem jako jednego tomu, tak? Więc te prace trwają. Jest publikacji bardzo dużo, z tym, że to trzeba by się udać do lemoznawców. Ja nie zorganizowałem tak swojego życia naukowego, że się całe życie zajmowałem jednym pisarzem. Nie, u mnie było zawsze odwrotnie. Jak miałem przygodę z jednym pisarzem, to potem szedłem w zupełnie inną stronę. A zatem nie jest tak, że na przykład całe życie bym się Lemem zajmował. Czasem piszę o nim coś, jakaś konferencja jest i tak dalej. Jedno mogę zapewnić, dzieje się bardzo dużo. No, bardzo istotnym momentem przełomu jest naturalnie ukazanie się tej książki pod tytułem Zagłada i Gwiazdy profesor Gajewskiej z Uniwersytetu Poznańskiego, która z Uniwersytetu Adama Mickiewicza oczywiście, która no, udowodniła i pokazała coś, co środowisko lemoznawców oczywiście wiedziało, ale nikt się za to jakoś nie kusił zabrać, bo to był bardzo no, taki bolesny temat, bo to jest związane z jego właśnie pochodzeniem żydowskim. I ona pokazała, że to, o co mieli do niego pretensje różni ludzie, że on nie opisał Holokaustu, a był jej świadkiem, to na przykład poseł Bartoszewski uważał, że gdyby Lem napisał jakąś powieść o zagładzie we Lwowie, zagładzie getta żydowskiego, to on by dostał Nobla, w co ja absolutnie wierzę i tak myślę, żeby faktycznie było. Ale profesor Gajewska pokazała, że on w jakiś sposób o tym getcie pisał, ale w taki sposób, żeby nie został zidentyfikowany jako Żyd, prawda? On wpisywał to w swoje fabuły fantastyczne. I to są sceny i sytuacje, które bez wątpienia mają charakter autopsyjny. Na przykład w Niezwyciężonym, kiedy astronauci przybywają na planetę Regis, żeby ustalić, co się stało z załogą poprzedniego statku kosmicznego, no, znajdują załogę w stanie absolutnego zagłodzenia, tak? Zagłodzenia takiego, że są szkielety, trupy. No i bohater, i inni bohaterowie muszą nosić te trupy, wynosić z tej rakiety. To jest wstrząsająca scena. No to jest ewidentnie, to jest scena z Brygidek w czasie pogromu, kiedy Lem był wśród tych zgonionych tam młodych Żydów, którzy musieli wynosić trupy, zwłoki rozkładające się, bo to było lato, i myć i być tłuczonym pałkami przez otaczających ich prześladowców. No to ma ewidentnie charakter osobisty, ale proszę zobaczyć, jak przemycony, tak? Albo jak mamy Eden, i tam mamy do czynienia na innej planecie z eksterminacją takich, oni się dubleci nazywają, to są takie nieudane egzemplarze, jakby nieudane w cudzysłowie, tak? Które są eksterminowane i zabijane. To jest po prostu Holokaust opisany.
tylko na innej planecie, dokonywane rękami i jakiejś tam nieznanej cywilizacji. Ziemianie zresztą nie interweniują w końcu i zostawiają to, odlatują. Takich momentów w tej prozie trochę jest, albo na przykład to, co właśnie o tych Brygidkach wiemy i o tej masakrze na Żydach. No, w powieści Głos Pana jest ta scena, właśnie kiedy są rozstrzeliwania na terenie więzienia z tą ekipą filmową, która przyjeżdża, o której wspomniałem. To jest opowieść profesora Rapaporta. Ona w ogóle w tej książce do niczego nie pasuje. Ona jest w ogóle niefunkcjonalna. Po prostu bohaterowie, profesorowie, uczeni rozmawiają i doktor Rapaport opowiada Hogarthowi historię ze swojego życia, kiedy był ofiarą do odstrzelenia i cudem ocalał, prawda? I ten opis, wiemy to dzięki listowi Lema do Michaela Kendla, że to są jego przeżycia. No więc w jakiś sposób w tej twórczości jest zakamuflowane, było przemycane obserwacje i wspomnienia Lema z Lwowa, z czasów Holokaustu. Drugi tom Czasu Nieutraconego wśród umarłych. Tam też są sceny z getta, do którego Lem kilka razy wchodził w czasie okupacji. On nie był w getcie, bo się ukrywał, ale wiadomo, że wchodził. Co tam widział? Wprost nie odpisał, ale próbował w inny sposób jakby to przekazać. No, to była taka specyficzna gra Lema. No, profesor Gajewska to wszystko ukazała i to jest bardzo cenna analitycznie i pod każdym względem praca, bo ona pokazuje, no, jak wielopłaszczyznowa jest ta proza, jak skomplikowana, jakie tam są w niej rzeczy. No, mniej więcej w tym samym czasie, kiedy książka Gajewskiej się ukazała, no, powstała też biografia pióra redaktora Orlińskiego. Myślę, że bardzo cenna, tak napisane, że to każdy może przeczytać bez specjalnego spinania się, tak? Książka ma ogromne powodzenie. W tym roku redaktor Orliński napisał kolejną książkę, ona świeżo jest wydana, jakieś 2 miesiące temu, Lem w PRL-u, tam to są korespondencje Stanisława Lema. Wcześniej mieliśmy książkę Tomka Lema, Tomasza Lema, syna pisarza, Awantury na tle powszechnego ciążenia, są wspomnienia syna o ojcu. Są bardzo fajnie napisane, nie jest to żadne lizusostwo, każdemu ta książka sprawi przyjemność. Jest tam mnóstwo materiału biograficznego. Ukazała się książka też będąca wyborem listów oraz rozmów Ewy Lipskiej, przyjaciółki pisarza, z którą łączyła go wieloletnia przyjaźń, Też książka, w której jest masa materiału. I w tej chwili jest właśnie drukowana, może już jest nawet wydrukowana, druga książka profesor Gajewskiej, już taka pełna biografia, bo ta pierwsza to była książka poświęcona konkretnemu problemowi, można powiedzieć, to była monografia jakiegoś problemu, a teraz będzie biografia, która wiem, że jest książką no, bardzo ważną, a może nawet zamykającą pewien ten biograficzny etap ustaleń. Więc te prace trwają, one się nie zatrzymały. A przecież na różnych konferencjach, na różnych zjazdach, a teraz w czasie tego roku lemowskiego, ile napisano, ile się z tego dopiero ukaże drukiem, myślę, że mnóstwo, prawda? Ja w tej chwili jestem w trakcie, no tam dokładnie jak zaczęliśmy rozmawiać, to na drugim ekranie, nawet w czasie naszej rozmowy, tak rzucałem sobie okiem, bo muszę robić gwałtownie szybką korektę. To jest zapis z tego kongresu lemologicznego, gdzie 50 wybitnych uczonych różnych specjalności dyskutuje o twórczości Lema i o wartości albo ważności koncepcji naukowych, które są w tę twórczość wpisane. To jest 660 stron pojedynczej interlinii, czyli to będzie też gruba książka. No to też będzie przyczynek albo ważny element do wiedzy o Stanisławie Lemie. Różne konferencje w różnych miastach się odbywają, to też pewnie z tego powstaną księgi, książki. To wszystko bardzo, bardzo powiększa naszą wiedzę o pisarzu.
No i na szczęście już nie mógłby powiedzieć dzisiaj, że nikt się nim interesuje, nikt nie pisze. Zresztą w ogóle on też trochę tak narodził, że tak nikt całkiem nie pisze. No, już wówczas pisano, już wówczas powstawały ważne prace, różne językoznawcze, ale nie tylko, prawda, poświęcone jego twórczości. Aż tak źle nie było, jak on mówił, no był czarnowidzem i no, jako pesymista nie mógł się chwalić, że świetnie jest, wszyscy o mnie piszą. No, no chciałby, żeby pisali o nim absolutnie najwybitniejsi. No szkoda na przykład, że profesor Błoński, który był jego przyjacielem, nie napisał w czasach, kiedy był w pełni sił twórczych, jakichś monografii albo książki po prostu o Lemie. Jako przyjaciel mógł wszystko wiedzieć i dowiedzieć się o nim, mógł napisać biografię. No ale o przyjacielu bardzo trudno się pisze, to wcale się nie dziwię, że on się za to nie złapał, ale są takie przypadki w historii literatury, więc mogło się było zdarzyć, prawda? Mieszkali tuż obok siebie, odwiedzali się stale, no ale czasem się coś nie udaje albo są przyczyny, które to uniemożliwiają. Panie profesorze, nie zabierając zatem więcej czasu, pana cennego czasu nad pracami naukowymi, redakcyjnymi, chciałem bardzo serdecznie podziękować za naszą dzisiejszą rozmowę. Państwa, którzy nas oglądają, zachęcić do trudnej, ale wartościowej pracy, jaką jest lektura utworów Stanisława Lema i do śledzenia naszych rozmów, naszych spotkań prezentowanych na kanale YouTube. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie doktorze i dziękuję państwu za uwagę. Do widzenia. Do widzenia.